Kibice, reporterzy, konkursy, nerwy trenerów, mnóstwo grania i występy artystyczne. To po prostu drugi finał zachodniopomorskiego mini-mundialu, który odbył się w Szczecinie na stadionie imienia Floriana Kergiera. W całej edycji udział wzięło niemal 2000 uczestników z 8 gmin: Kalisza Pomorskiego, Dziwnowa, Nowogardu, Drawska Pomorskiego, Dobrej Szczecińskiej, Nowego Warpna, Reska i Choszczna. Najważniejsze są tutaj dzieci, naprawdę. I to, tak, to znowu też nie jest banał, że najważniejsze są dzieci. Ja to tak deklaruję od dość dawna, że nie przepadam za futbolem, szczególnie tym futbolem ligowym w polskim wykonaniu, gdzie rozstrzygnięcia typu mecz Wisły ze Śląskiem, wcześniej już wszyscy wiedzą, jaki będzie wynik, to mnie jakby nie interesuje. Natomiast tutaj nawet nie bramki, tylko ta walka, która jest, to zacięcie na twarzach tych dzieci, to prawdziwy respekt, jak to hasło na Euro, bo rzeczywiście szacunek dla tych młodych ludzi, którzy walczą w ślizgi, niczego się nie boją, oni tutaj przygotowywali się do tych rozgrywek finałowych, zresztą musieli wywalczyć w dość trudnych eliminacjach grupowych w gminach. Po niemal dwumiesięcznych eliminacjach w gminach w Szczecinie zaprezentowały się 32 ekipy. Już w rozgrywkach grupowych nie brakowało ogromnych emocji, a o dostaniu się do ćwierćfinału decydowała często jedna bramka. 1-0. Piłkarze w ramach oddechu uczestniczyli w konkursie, który tradycyjnie już w tej edycji mini-mundialu zorganizowała zachodniopomorska policja. Jednak konkurs w finale był wyjątkowy. Dzisiaj postanowiliśmy zrobić konkurs drużynowy. Jego celem jest nie tylko to, żeby powstały fajne prace, ale chcemy też nauczyć młodzież współdziałania. Tak jak w trakcie rozgrywek sportowych oni współpracują ze sobą, tak i tutaj muszą wspólnie opracować koncepcję, namalować plakat, który będzie promował ich drużynę i zachęcić do dopingowania właśnie ich, a nie nikogo innego. Wróćmy do gry. Jak to bardzo często w wielkich turniejach bywa, najbardziej zacięte były właśnie ćwierćfinały. W grupie młodszej, czyli wśród trzecio- i czwartoklasistów, na przykład w pojedynku Japonii z Izraelem, po 12 minutach gry i dogrywce bramki nie padły. I do rozstrzygnięcia potrzebne były rzuty karne. W nich minimalnie lepszy okazał się Izrael. Może trochę nerwy, ale myślę, że chłopcy i dziewczęta sobie poradzili z tą presją. 0-0 wynik końcowy, karne. Szczerze powiem, chciałem, żeby było do końca remisowo, bo na karne ustaliłem Damiana na bramce, więc wiedziałem, że da radę, że wybroni to i udało się, jesteśmy w półfinale. Od początku również w tej grupie wiekowej faworytem wydawała się Anglia, która jak burza przeszła eliminację. A w ćwierćfinale 4-0 po fantastycznych akcjach pokonała też silną Danię. W każdej drużynie musiała grać jedna dziewczyna. Trzeba przyznać, że w wielu ekipach pełniły one bardzo ważną rolę i strzelały kluczowe bramki. Tak było w przypadku Sary z drużyny niemieckiej i Natalii z Anglii. Ty jesteś lepsza od wielu kolegów. Nieraz się zdarza, że jestem lepsza, bo niektórzy są w słabszej formie. Jakie tam przed finałem nastroje u Ciebie, u Was w ogóle? Dobre były,
chcieliśmy, żebyśmy wygrali i nasze marzenie się spełniło. W starszej grupie, czyli w klasach 5-6, bardzo dobre wrażenie od początku robili Niemcy, którzy w ćwierćfinale bez problemu rozbili Słowenię 3-0. Wszyscy uczestnicy mini-mundialu podkreślali, że walczą o zwycięstwo, ale równie ważne było zachowanie na boisku. Bardzo duży nacisk kładziecie na fair play. Tak, i to jest następna rzecz, którą chcielibyśmy uczyć i staramy się tutaj uczyć, czyli po każdym faulu. Faule się w piłce nożnej zdarzają, są częścią tej gry, ale w momencie, kiedy sfaulujemy, to staramy się, aby zawodnik, który faulował, podszedł do zawodnika sfaulowanego, podał rękę, podniósł, pomógł mu, przeprosił, no bo to jest podstawa szacunku właśnie dla tego przeciwnika, tak? Bo chodzi o to, żeby to była walka, ale walka sportowa, a nie walka na noże. I chociaż o walce na noże oczywiście nie mogło być mowy, w ferworze walki fizjoterapeuta też podczas finałowego turnieju mini-mundialu nie nudził się. Ja wiem, że tutaj najważniejsze jest fair play. Kości co prawda nie trzeszczały, poważnych kontuzji nie było, ale kilka interwencji widziałem. Tak, dokładnie. Kilka interwencji było, impreza była bardzo dobrze zorganizowana. Pod względem medycznym mieliśmy karetkę, był fizjoterapeuta, który czuwał nad zawodnikami. I jednego można być pewnym tutaj, że jak w takim profesjonalnym futbolu często symulują i tak dalej, to tutaj symulanctwa nie było. Nie, tutaj symulanctwa nie było. Jeśli już do czegoś dochodziło, to były dosyć takie poważne rzeczy, czyli delikatne stłuczenia. Pora na półfinały. W grupie młodszej w pierwszym Izrael pokonał Bośnię i Hercegowinę 3-1, a w oglądanym drugim Anglia zmierzyła się z Brazylią. Kanarinius starali się jak mogli, mieli kilka szans, ale ostatecznie dosyć pewnie i przede wszystkim efektownie zwyciężyli Anglicy 3-0. U was widać taki zmysł taktyczny już. To już jest pomyślane, przemyślane, zorganizowane. Przygotowywali się do tego i zarówno drużyna, jak i trenerzy, którzy poświęcają swój czas prywatny, swoje popołudnia, swoje soboty, niedziele, poświęcają swoje wakacje. Mało tego, to widać, że drużyna chce się pokazać. Widać to właśnie zgranie, o którym pan mówi. I mają to coś w sobie. W grupie starszej, idący jak burza Niemcy, 3-0 zwyciężyli Kolumbię. A to już jeden z bardziej zaciętych pojedynków turnieju, czyli Serbia kontra Portugalia. W regulaminowym czasie było po jeden, ale w dogrywce Serbia po strzałach późniejszego króla strzelców Patryka Ustajańczuka wygrała 3-1. Dogrywka to zawsze loteria, a dwie bramki w dogrywce to piękna sprawa. W sumie racja, ciężko było, ale jakoś daliśmy radę. Obserwowaliście wcześniej waszych rywali, czyli Niemców, finałowych? Obserwowaliśmy jak grają, więc widzieliśmy trochę jak grają. Mecze o trzecie miejsce też miały swoją dramaturgię. Wśród starszych wyraźnie podrażniona porażką w półfinale Portugalia, która prezentowała naprawdę niezły futbol, 2-0 pokonała Kolumbię. Półfinał nam się udał bardzo źle, ale mecz o trzecie miejsce już było lepiej. Słuchaj, taki troszeczkę maraton piłkarski, ciężko? Bardzo ciężko, ale się udało nam dojść aż do półfinałów. A powiedz mi w ogóle, co sądzisz o takim turnieju? No, takie turnieje są bardzo fajne, można sobie pograć w piłkę. A dlaczego ty jesteś bramkarzem? Tata bramkarzem, wujek bramkarzem, prawie cała rodzina na bramce to ja też. Wśród młodszych prowadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie i właściwie najsprawiedliwszy byłby remis. Jednak ostatecznie wymianę ciosów lepiej w pojedynku pomiędzy Bośnią a Hercegowiną, a Brazylią lepiej wytrzymali ci pierwsi, wygrywając 3-2.
mecz o trzecie miejsce godny finału. No mam nadzieję, że tak, bo zagrali bardzo ładnie, chociaż mogliby zagrać troszeczkę lepiej. Trochę zmęczenie jednak, to słońce cały czas jednak świecące powoduje to, że zmęczeni byli ci najlepsi zawodnicy. Turniejów dla dzieci i młodzieży w całym województwie jest mnóstwo, ale taki ogólnowojewódzki to jest naprawdę tylko jeden. Tak, mini mundial i cieszę się, że gmina Nowogrodz wzięła w nim udział, tym bardziej, że widzimy, co się dzieje na boisku, że Serbia walczy o finale o pierwsze miejsce, Bośnia i Hercegowina o trzecie miejsce, także dwa finały, jeden ćwierćfinał, no to są bardzo dobre wyniki i to pokazuje, że Nowogrodz piłką nożną stoi, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież. No i pora wreszcie na wielkie finały w grupie młodszej Anglia, czyli Kalisz Pomorski kontra Izrael, czyli Drawsko-Pomorskie. Finał był bardzo zacięty, ale minimalną przewagę jeden jedyny raz wykorzystała Anglia, wygrywając 1-0. Bramkę na wagę triumfu zdobył Wojciech Markowski, ale najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Patryk Grządziel. Bardzo ciężko się walczyło, ale wpadła ta jedna bramka. Słuchaj, wy chyba często trenujecie, bo macie pojęcie o piłce nożnej, o taktyce i tak dalej. Jak to się trenuje u was w mieście? Trochę tam podchodzimy do treningów, ale mało jest. Za mało? Nie aż tak. Ty niewysoki jesteś, taki Messi. Tak. W drugim finale więcej sytuacji mieli Niemcy, Drawsko-Pomorskie, jednak po 12 minutach był remis 0-0, a mistrzem tegorocznego mini-mundialu i mistrzem dogrywek okazała się Serbia, czyli Nowogrodz. Gola zdobył Patryk Olesiński. Jednak z całą pewnością bohaterem spotkania był bramkarz Serbii Łukasz Hodor. Wspaniałe parady. Super broniłem. Wykazałem swój tusz bramkarski. Na bramkarze nie jesteś za wysoki. Wiem, każdy mi tak mówi, ale jakoś się wyginam do tej piłki. Hip, hip! Ura! Hip, hip! Ura! Hip, hip! Ura! Drużyny z pierwszej trójki dostały medale i okazałe puchary, ale tylko triumfatorzy otrzymali coś specjalnego. Obie ekipy, czyli Anglia i Serbia, wraz z opiekunami pojadą na mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata. Piłkarze z Kalisza Pomorskiego i Nowogrodzu zobaczą spotkanie Polaków z Mołdawią. Warto też dodać, że turniej miał gości specjalnych, braci Borisa Peskowicza, znanego z występów w Pogoni, i jego brata Michała, aktualnego wicemistrza Polski. Zawodnicy przez kilkanaście minut rozdawali autografy, nie odmówili nikomu. Michał, jak się patrzy na takie imprezy, to serce rośnie, że ta piłka nożna jednak się rozwija. Jest to bardzo pięknie i bardzo mi tutaj podoba. Jest dużo tu dzieciaków i na pewno cały dzień będzie fajny turniej. Jest to wszystko obok tego zrobione na bardzo dużym poziomie. U ciebie w kraju takie imprezy też się odbywają? Na pewno też jest takie, ale można nie na takim dużym poziomie, bo tu naprawdę te boiska, na takim boisku te dzieciaki mają szansę zagrać. No, u nas też naprawdę można, są takie możliwości, ale więcej tutaj spędzam czasu w Polsce, tak ani nie wiem dokładnie, czy jest tak. No i na koniec mini mundialowa ciekawostka. Zdarzało się, że podczas turnieju ktoś coś przeskrobał. Kary były wybitnie pedagogiczne, ale też sportowe. Kolejny mini mundial za rok.